Cześć wszystkim, witam na kanale Master Krzych, z tej strony Krzysiek. Dawno mi nie było, niestety wakacje, sezon urlopowy, dużo pracy, także musiałem troszeczkę zostawić mody na później, ale przyszła jesień, także wracam. Dziś tematem odcinka będzie klimatronik z Audi A4 B7 do B6. Klimatronik z B7 jest dużo lepiej wykonany. Jak kiedyś wcześniej mówiłem o wykonaniu tunelu, tak samo klimatronik, ponieważ te plastiki, ta farba jest już po prostu dużo lepszej jakości, no i nie wyciera się tak szybko jak w naszych B6. No, zresztą zobaczcie na przykład przycisk szyb, otwierania, zamka drzwi, no przełącznik mam zmieniony, ale tak samo inne rzeczy, no w B6 się to bardzo szybko wyciera. B7 jest to dużo ładniejsze. Do rzeczy. Klimatronik w B7 różni się też tym, ponieważ jest inaczej podłączone ogrzewanie tylnej szyby i lusterek. Będziemy musieli sobie wyciągnąć ten klimatronik i dorobić taki przekaźnik specjalny, żeby po prostu to miało ręce i nogi i działo tak jak trzeba. Ponieważ teraz jakbyśmy włączyli ogrzewanie tylnej szyby, to po prostu nie załączy się to ogrzewanie i będzie wywalało też bezpiecznik. Także do dzieła. Pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić, oczywiście musimy sobie wyciągnąć ten klimatronik. Jeżeli mamy takie jak ja duże radio 2 DIN i klimatronik 2 DIN, niestety najpierw musimy wyciągnąć sobie radio. Jeśli mamy wyjmaki do radia takie oryginalne, to wsadzamy je tu w czterech miejscach. Jeśli nie mamy, ja używam sobie takiego oto wyjmaka. Profesjonalny. Jest to oczywiście nóż do wyżynarki, ale on tu pasuje idealnie w te otwory. Wsadzamy, wyciągamy radyjko i później jak już mamy wyciągnięcie radio od odepniętej kostki, to od góry bierzemy i wypychamy sobie klimatronik. Jeśli nie mamy radia 2 DIN, jest zwykłe radio 1 DIN, to nie musimy wyciągać radia, wystarczy, że po prostu złapiemy sobie od dołu za ten chrom i wyciągniemy go, on sobie fajnie wyskoczy, bo on jest tylko tak klikalny na takich zaczaskach. Dobra, ja to radio wyciągnę, no myślę, że to nie ma co pokazywać, bo to jest proste, a potrzebuję drugiej ręki po prostu i pokażę wam co dalej. Dobra, radio mamy wyciągnięte, więc teraz zobaczcie, bierzemy sobie tylko od tyłu, wypychamy klimatronik i mamy już go na wierzchu, wypinamy kostki, bierzemy go do domu, robimy sobie kawusie, albo bierzemy browarka, żeby nam było lepiej pracować i zabieramy się do pracy. Dobra, jak już kawusie mamy wypitą, browarka też, to bierzemy się do pracy. Pierwsze co będziemy potrzebować, musimy sobie zorganizować taki przekaźnik samochodowy, najlepiej taki, że wam pokazuję, takie numery. Tak ono wygląda. Do tego najlepiej by było mieć takie fajne gniazdo, ale nie jest to konieczne, możemy po prostu powsuwać te kabelki i też będzie działać, ale na tym będzie bezpieczniejsze, ponieważ przekaźnik fajnie siądzie i to będzie dobrze trzymać. Do tego jakieś kabelki, lutownica, cyna. Dalej, główną kostką, którą się zajmiemy, będzie to ta. Dwa główne kable zasilające, czyli to jest ta pierwsza od prawej strony, czyli ta, która wchodzi w to gniazdo F. Wchodzi w pin 6. Nie wiem, czy on tu pokaże. On w pin 6 i pin 5 tam u góry. Czyli ten kabelek biało-żółty i biało-fioletowy, bądź liliowy. I jak to woli. Dla mnie to jest biało-fioletowe i tyle. Ok, mamy wszystko przygotowane. Pierwsze co musimy zrobić, musimy wyciągnąć kable z tej kostki właśnie F, co mówiłem, co idą te dwa duże przewody,
ponieważ te kable będziemy wpinać bezpośrednio do przekaźnika. Musimy sobie zrobić jeszcze dwa kabelki, dorobić coś takiego z jednej i z drugiej strony. Zaraz wam pokażę dokładnie. Jeden taki z taką końcówką. Możesz z taką. I z drugiej strony nie zarobiony, ponieważ ten będziemy lutować. Dobra. Już wam mówię co i jak podłączyć. Sprawa jest prosta. Te dwa kable, co wyciągnęliśmy z tej kostki. Kabel biało-fioletowy bądź biało-liliowy, jak to tam woli, wpinamy bezpośrednio do przekaźnika w pin numer 87. Natomiast ten kabel biało-żółty też wpinamy bezpośrednio do przekaźnika w pin numer 30. Jak sobie osadzimy ten przekaźnik na tym gnieździe, to później fajnie nam to będzie trzymać, nie będzie latać. Dobra, natomiast idąc dalej, teraz z pinu numer 85 tego bierzemy sobie kabelek, jeden, który zrobiliśmy, i to wsadzamy do pinu przekaźnika, a druga końcówka idzie do tej kostki, do klimatronika, do pinu numer 5 do góry. Tak to będzie to wyglądać. To jest jeden kabelek, a drugi kabelek z przekaźnika, ten zielony, co zarobiłem. O, właśnie. Z tego pinu 86. Tym sobie wkładamy. I ten kabelek musimy podłączyć do masy. Ja znalazłem masę w kostce numer D. O, właśnie. To jest ta kostka. I tą kostkę rozbroiłem i masa jest pod pinem numer 13 bodajże. Tak to wygląda. Składana to jest od dołu. Już mówię. To jest ten gruby, brązowy kabel. I tu bierzemy, lutujemy ten kabel. I to składamy w całość. I później zostaje nam tylko przyłączenie klimatronika do naszego winu. I tyle. Zaraz poskładam to, pokażę jak to wygląda. Później przyłączymy i będzie działać. A więc tak to powinno wszystko wyglądać. Przekaźnik ładnie sobie siedzi w gnieździe. Kabelki wychodzą, tu jest ten wpięty do kostki fabrycznie, czyli żadnego druciarstwa. Te kable oczywiście w złączkach są, jak widzicie tu sobie zrobiłem jeszcze termokurczkę. Tu jest zlutowane, zaraz będzie jeszcze owinięte spokojnie wszystko taśmą, tą taką zabezpieczającą, osłona założona, wszystko pospinane. No i co, składamy. O więc jak wszystko widać, działa. Kontrolka się nie wyłącza, czyli podgrzewanie normalnie działa. Sprawdzałem lusterka, grzeją. Tak, są cieplutkie. Także wszystko funkcjonuje tak jak ma być. Mod się udał. Także co, no. Dość prosta rzecz, a moim zdaniem warto ją zrobić, bo te klimatroniki z B7 są ładniejsze. No i co, można jeszcze zrobić tak, że po prostu przełożyć sam front klimatronika na B7, aby był ładniejszy, no ale ja akurat za grosze kupiłem ten, także zostawiam ten, już nie będę się bawił. A i tak potrzebowałem dwa DIN, także mój by tu nie pasował. Dobra, niedługo film o zdejmowaniu dekorów, tych właśnie, z drzwi, te tutaj.
Także nagram, jak to wszystko ładnie zdjąć, żeby nie rozwalić, a później będę je oklejał folią, bo już mi przyszło, także myślę, że w niedalekiej przyszłości za kilka dni leci nowy film, także dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, komentujcie i co? Szerokości przyczepności, cześć!